Nie ma nic straszniejszego dla dzieci niż uczestniczenie w takim procederze, który wiąże się z zabijaniem, wiąże się z agresją, który uczy dzieci obojętności. Spotkaliśmy się dzisiaj pod Sejmem po to, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się w Sejmie od kilku tygodni dzieje. Czyli chodzi o nowelizację prawa łowieckiego, która jest pisana przez myśliwych i dla myśliwych, można w dużym skrócie powiedzieć. Moja poprawka była literalnie jednoznaczna. Zakazuje się udziału w polowaniach dzieci i młodzieży poniżej 17 roku życia. To oczywiście zostało na pracach podkomisji odrzucone i zastąpione poprawką konkretną i jasną. Mianowicie zakazuje się udziału w pozyskaniu zwierzyny dzieci poniżej 16 roku życia. Myśliwi przecież zwierząt nie zabijają. Oni je co? Pozyskują. Wszystkich głupstw, które tam są wpisane, polowania przez dzieci i chociażby ubezwłasnowolnienia rolników, na których terenie bez ich zgody będzie można strzelać im na duchę, kiedy oni pracują w polu, na to zgody oczywiście nie będzie. I odrzucimy tego bubla, którego nam przygotowują koledzy z Polskiego Związku Łowieckiego. Odrzucimy! Odrzucajcie! 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 Ja z tego miejsca chciałbym niejako w waszym imieniu obiecać, że sprawdzimy każde nazwisko na liście wyborczej i zapytamy, czy pan, czy pani poluje. Szanuj rolnika, nie dokarmiaj dzika! Szanuj rolnika, nie dokarmiaj dzika! Szanuj rolnika, nie dokarmiaj dzika! Szanuj rolnika! Mam nadzieję, że dzisiejsza manifestacja pokazała, że beton myśliwski w Sejmie zaczyna się po prostu kruszyć, bo deklaracje ważnych posłów tutaj dzisiaj padły, że nie będzie możliwości przeforsowania tej ustawy w takim kształcie. W kształcie bardzo złym dla zwierząt, dla ludzi, dla dzieci i dla samych myśliwych.